Tata albo mama na szybciej zacisnąć niż ty. Gramy. Trzeba uruchomić kosiarkę. No i gramy. Aż poznania walczy o komputer i multimedia, ale tej góry jest nagrodą pocieszenia. A ja na razie testuję klawisze. I moja odporność na rybu. Która jest wyjątkowo słaba dzisiaj. Myślałem, że panujesz nad sytuacją. Panuję, panuję, spokojnie. Mam jeszcze dwie szanse. Dwójka do góry. Na prawienie też chyba nie. Luna, nie. Delikatne. Tylu osobom udało się dojść do finału w tej grze. Wiedzę, że sobie tak nie trzeba. Ostatnia szansa. Mam już tylko jedno życie. Dobrze, dołem. Dołem, ten kurą. Dobrze. A jednak tyle jest lepsza. Zero, 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 ach, no niedobrze. Anula, nie przejmuj się, uśmiechnij się. U nas nie ma osób, które nie dostałyby nagrody. Nawet za to, że nie zdobywasz punktów. Otrzymujesz od nas super nagrody, pocieszenia. A ja przypominam, że numer 022-514-5905 jest dla wszystkich tych, którzy są niecierpliwi i nie mogą doczekać się, aż to my oddzwonimy, prawda, na wysłany list. No ale Kamil, który napisał do nas fajowy list, w tym momencie doczekał się połączenia telefonicznego. Halo, Kamilu? Halo! Tak? Dzień dobry. Przypomnij nam, skąd jesteś? Jest Koczowa. Jak tam sytuacja pogodowa w Koczowie? Śnieg macie? Tak. Macie, a dużo tego śniegu napadało? Można już bałwana ulepić? Dobra. Nie można. Z rzekami się rechoszę tutaj z tych moich pytań. W takim razie przechodzimy do konkretów. Zobaczmy, co za grakami, Hugo. Jak myślisz, co to będzie? Ciekawostka, no pan nie wie, może struś, może Hugo Koster. Ja poczęstuję, że będzie to gra pod tytułem struś. Naprawdę! Struś! Dzieciadek, struś! Mówisz, masz! Tylko, że będziemy teraz biegać, proszę bardzo, tego strusia. Czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka w przód, a zero opis labiryntu. Uważaj na małpy, na lwy, na wszystko, co macie wykrzycha. I pamiętaj, że struś ma ograniczoną siłę i może w każdym momencie się zatrzymać. Tak, wewnętrz. I patrz. Tak, po prostu nie możesz biegać, rozumiesz, po uliczkach dookoła, ponieważ struś, no, wiesz, Hugo jest ciężki, więc za bardzo też nie chce mu się z nim biegać na plecach. Gra jest bardzo fajna, prosta i dobra rada prowadzącego na koniec. Pamiętaj o opóźnieniu, gramy. Jestem coraz lżejszy, biorę się w cementy piechy. Po co? Hugo, żeby być piękny. Ja na taką dobrą chcę powiedzieć, że nie powiem. Na grzecz. No. Może, że ten, pochodzimy na strusiu, tak gra! Pod koniec ci powiem, okej? Okay? Dobra. Dobra, gramy teraz. 50 punktów! Nie małpa! Nawet setka jest, ale zderzyliśmy się z małpą. Tak, ja nie lubię tych małp. Ej, mamy pędzić na strusiu, ale to nie jest strus terenowy. Kamil, masz jeszcze dwie szanse. Prawo na skrzyżowaniu, później w lewo, prosto. Tyle zapamiętaj. Małpa, uwaga! No Kamil, no ty masz nie jesteś w tym upadku. No tak, moje to już błąd. Pamiętam, w ubiegłym tygodniu w strusiu byliśmy bardzo, bardzo blisko finału. Już dwie szanse zmarnowałeś. Jeszcze jedna i przegrałeś. W prawo na skrzyżowaniu. Dobiegnijmy chociaż do tego skrzyżowania. Ola, la. Co to jest? Kamil, no. Pora straszna.
Ślepa uliczka, koniec. Kamilu, oto twoja punktacja. Proszę bardzo, 200 punkciorów. Za 200 punktów wysyłamy nagrodę, a ja przypominam, że na stronie www.hugopolska.pl znajdziecie dokładne opisy wszystkich naszych gier. Tak jak tutaj Kamil, prawda, nie poradził sobie z dobiegnięciem do pierwszego skrzyżowania, to na stronie naszej internetowej pięknej znajdziecie opis tej gierki. Zresztą prowadzący razem z tutaj kolegą przypomina. Zgadza się? Tak, ja słyszę, że Mateusz się teraz zadzwonił. O, Mateusz, halo! Halo! Tak. Skąd jesteś, Mateuszu? W Sopotu. A w Sopocie mamy śnieg? No nie. Nie za bardzo, co? Ale może jest. Jest, może. To minimalnie. Trochę, a nie może, prawda? Ale słono. Mateuszu, opowiedz nam coś o sobie, do której klasy chodzisz i tak dalej, jeśli się interesujesz. Chodzę do czwartej klasy. Okej, a czym się interesujesz? Futbolem. Futbolem, piła nożna, tak? Oglądałeś ostatnio mecz Polska-Irlandia? Nie, no tak, Polska wygrała 3 do 1. No pewnie, gdzie 3 do 1? 3 do 2 było niestety. A no weź. No, ja też tutaj już przy 90 minucie cieszyłem się bardzo, już też śpiewałem, prawda, razem z chłopakami, ale niestety, wiadomo jak było. I ważne, wracamy teraz szybko do naszego programu, nie będziemy rozmawiali o piłce nożnej, tylko o grach. Zobaczmy, co zagrasz. Ciekawo. Hala, a nie mamy żadnej gry z piłą, nie? No nie mamy. No właśnie, może coś trzeba będzie wymyślić. Ale tym razem, samolocio, bitwa powietrzna, czwórka w lewo, szóstka w prawo. Pamiętaj, jak będziesz miał 100 punktów, to naciśnij 0. Zobaczymy na mapce, gdzie lecimy. Omijaj chmury burzowe, roboty latające, zbieraj kryształki. Proszę bardzo, lecimy. A teraz pytanie prowadzącego. Kamilu, czy wszystko jest jasne? Halo? Mateuszu, oczywiście, czy wszystko jest jasne? Tak. Czy zasady naszej gry są ci znane? Tak. Czy pamiętasz o opóźnieniu? Tak. No to gramy. Zapraszam. Bitwa powietrzna. O, mój cepelinik. La la. La la. La la. Jaki byś teraz łąka pamiętał? Zbieramy sobie spokojnie, tak, kurek się w lewo. To jest dobry kierunek, co? Dobry kierunek, dobry, tak? To dobry. Jesteś jakiś 1 lat, tak? Można zadzwonić 022-514-5905. Kto tam będzie po drugiej stronie tego kabla telefonicznego? Halo? Halo? Dzień dobry. Halo. Jak masz na imię? Janusz. Janusz, skąd jesteś? No przypomnij sobie, gdzie mieszkasz? Z Rokitna. O, w Rokitnie. A Rokitno gdzie leży? Rokitna. O, w Rokitnie. A Rokitno gdzie leży? Okej. Ściskamy telewizor, łatwiej by nam się wtedy porozmawiało. Trochę tego czasu mało mam aktualnie na porozmawianie sobie, ale zobaczmy, co zagrasz. Ciekawe. O, czwórka, wszystko z prawo. Uważaj na miny, na roboty, na szczęcie, na lasery. Proszę bardzo, wpłyniemy. No, pamiętaj, że akwat City jest zagrożony zakładą. I tylko ty możesz uratować to miasto. Zobacz, co tam się dzieje. No i na apokalipsa. Miny, karabiny. Bardzo.
Ujemy! Spokojnie. Ale uwaga, gina, czwórka, na czwórka, na czwórka, dobrze? Gina, czwórka, kurka, od razu czwórka. Cztery, trójka, czwórka, szóstka. Bardzo proszę, no na gina, podaję i brameczka. Wiem, że ty zaczęłaś się. Janusz. Zawieźmy. Puść szóstkę, dobrze? Dobrze. Brawo, to no i od razu czwórka, teraz czwórka naciśnij czwórkę. To by było na tyle, dziękuję. To czwóreczka, do kosza. Dzień dobry. Ja się już nie zdenerwuję, naprawdę, jestem najbardziej spokojny prowadzący. Jestem spokojny. Długo proszę bardzo, teraz podpowiem. Bo ja się za bardzo zdenerwuję. Bardzo proszę, pójdziemy prosto, teraz proszę odpiąć szósteczką, szósteczką po wyleniku. Podsumowanie kryja Janusza. 150 punktów. Z tego co słyszę, Janusz nie ściszył telewizora, bo słyszę u siebie za jakiś czas, więc Janusz, nie porozmawiamy sobie. Bardzo ciebie gorąco pozdrawiamy. No i oczywiście wysyłamy nagrody, pocieszenia, a wszystkim chętnym, wszystkim tym, którzy uważają, że lepiej potrafiliby zagrać w nasze gry niż uczestnicy dzisiejszego programu, proponujemy napisać do nas list u dołu ekranu. Za chwilę zobaczycie adres. Ja powiem. No proszę bardzo, Hugo chce powiedzieć. Niech się pokaże, żeby wszyscy widzieli, że ja mówię prawdę. 04026 Warszawa 50 skrytka pocztowa 24. Prawda, to ty mówisz tylko, masz kłopoty z pamięcią. To jest właśnie nasz adres, gdzie wysyłacie listy. Pamiętajcie, oczywiście napiszcie, co lubicie, czym się interesujecie, do której klasy chodzicie. Młodsi mogą coś namalować, nie wiem, starsi mogą włożyć swoje zdjęcie. Zresztą każdy musi włożyć swoje zdjęcie, bo my później chcemy was pokazywać. No dobra, tak to wygląda. Pamiętajcie, warto też odwiedzić naszą stronę internetową www.hugopolska.pl i dokładnie poczytać o naszych grach. Tam są bardzo ciekawe informacje. Widzimy się dokładnie za tydzień, w sobotę z samego rańca około godziny 8.20. Do zobaczenia! Do widzenia! Thank you.